Spotykamy się dzisiaj 28 maja w pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, naszego patrona. Miałem powiedzieć, że słońce nie świeci, akurat zaczęło świecić przed chwilą złośliwie. Natomiast dzisiaj pogoda może nie najlepsza, ale radość i tak wielka. Ta sama radość, która towarzyszyła nam we wrześniu, kiedy wreszcie doszło do beatyfikacji naszego patrona. No i dzisiaj też radość, myślę, podwójna. Raz, że to wspomnienie, po drugie, no możemy się spotkać. Mieliśmy 2 lata tej przerwy, nie było jak przybyć na Jasną Górę, ale jesteśmy tutaj dzisiaj. No dodatkowo bardzo cieszymy się tym, że pierwsze wspomnienie liturgiczne, ta szczególna data, jesteśmy tutaj obecni, jesteśmy z prymasem, jesteśmy z Matką Jasnogórską, do której tak często przybywał. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana po raz 42 pielgrzymujemy na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka jest wyjątkowa. Po pewnej przerwie pandemicznej, oczywiście pielgrzymowaliśmy i rok temu, i 2 lata temu, ale w tym roku wróciliśmy licznie, dużą grupą z całego kraju. A ta pielgrzymka ma charakter wyjątkowy również z tego względu, że jest dzisiaj obchodzimy pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego Stefana Prymasa Wyszyńskiego, patrona naszego stowarzyszenia. Więc tym bardziej z wielką radością przybywamy do stóp Matki Bożej Królowej Polski, aby modlić się o pokój w szczególności i o łaski dla nas, dla ludzi tu pielgrzymujących, dla całego środowiska i o to, aby błogosławiony Stefan Wyszyński, patron naszego stowarzyszenia, dawał nam siłę, inspirował nas do dalszej pracy na rzecz Civitas Christiana. Aktu zawierzenia Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, którego błogosławiony prymas Wyszyński jest patronem, wykona teraz prezes zarządu Maciej Szepietowski. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana już po raz 42 pielgrzymuje na Jasną Górę w pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego.